No dobra, Dima, czas dojebać na kaptury. To świetnie się składa, bo mi się niezły syf zrobił pod moim kapturem. Dokładnie. Każde powtórzenie kończymy dotknięciem penisa. Żydy. A jak dupa odmawia cigały, to robisz tak. Za włosy jak chuj i do berła. Siorbaj, śmierdziucha, mariola. Łyka. Dobrze. Pisiora. Cudowne nerki. Mariola. Albo Wania. Okej, coś ci pokażę. To bardzo ważne ćwiczenie, którego nauczyłem się, kiedy byłem studentem chemii. Zakręconym jak Reni. Żartuję, nigdy nie byłem studentem, to cioty. Dobrze to robię, tak? Dobra, dajesz. Czyli teraz, uwaga, do przodu. Raz. O, jeden. To zajebiste ćwiczenie, jak dupa nie chce ci spienić trębacza, możesz zrobić to sam. A po maturze chodziliśmy na stejki i na... i na MDMA. Ty, Włodek, nawet o tym nie myśl. Musisz być w formie. Silvio przylatuje na twoje urodziny. Dobrze, tato. Daj hołoto, ja to zrobię. Wszystkie laski zawsze mi mówią, że świetnie wywijam mięsem. Rycyna na zdrowie. O, wybornie. Zaszowałem. To było gówno. Drapu. Chyba mam świeżo. Co to za tło? Oni wszyscy przyszli na pana urodziny. O, nie trzeba było. Właśnie, trzeba było. Wydał pan taki rozkaz. Tak. Panie prezydencie, oddam się panu. Idź być stara gdzie indziej. Rozpierdalam. No już się. Już. A ty przyjdziesz na moją osiemnastkę? Nie chcę. Nie? Utopić ją w Bajkale. Po co od razu topić? Daj ją mnie. To dla przykładu, ale jak ją utopię, no, ale... to sobie hops wskoczysz i weźmiesz. Hej, plażo, lepiej miej moje pieniądze, bo gułak. Mam urodziny, więc mogę wszystko. Dobra, ziomuś, dzięki za MK. W kieszeni masz hajs, nie znamy się. Kontaktarzu. No. Mam dla pana prezent. Nice try. Pod spódniczką. Grodzka, ale z pana spryciarz. Więc mówię panu, panie prezydencie, z tego katalogu może pan wybrać i sobie wziąć jeszcze jakąś część Ukrainy jako prezent. Wziąć, nie wziąć, ty jebana analfabetko, a poza tym biorę wszystko. Pamiętasz, gościa, co zrobił Hitlera? No, w poszukiwaniu elektro. Tako średnio pamiętam. Tak. Nieważne. Dobra, Hemingway. To jest właśnie jego pomnik. To jest pomnik ostatecznego melanżu. Napierdolimy się dzisiaj jak szpadle. Ty będziesz moim bunkersem, a Dima kapitanem jaszczurem. Wybornie, mein Putin. No to zajebiście, teraz trzeba tylko jakieś alko skołować. Ty załatwisz alko, a ja załatwię, żeby na sali było ostateczne... pierdolnięcie. Mam nadzieję, że wystarczy panu tyle na dzisiejszą imprezę. Na imprezę tyle to ja łoję w lunch. Nie macie Arizony? Tylko Commandos. No właśnie, te ekskluzywy mamy tam. To ja idę się tam wysrać. Dobra. A to co jest? A to jest przykładowa wystawa szkolnego sklepiku z Rosji. Tutaj mamy specjalne butelki od razu z pigułką gwałtu, jakby odmawiała. A tutaj to mamy... się nie odmawia, bo inaczej do gułagu. Dobrze mnie nauczyłeś, Władek. Ty, Gryzanka, a na ile batów najwięcej naraz jechałaś? Pięć! Ha, mówiłem, bierzemy Hitlera na imprezę. Chciałem tylko powiedzieć, że jednak nie robię tutaj osiemnastki, bo jebie tu gównem. Poza tym, nie wiem czy widzicie, ale mam koronę, bić mi pokłony. Tak jak się umawialiśmy. Oh yeah. Jako prezent urodzinowy prezydent Władimir Putin dostaje całą Ukrainę, a wszyscy Ukraińcy zostają deportowani do Sosnowca. Wisisz mi. Alaskę. Alaskę. W tej uroczystej chwili pragnę wznieść toast za mojego najlepszego przyjaciela, LeBrona Jamesa. Ale skoro Władek ma urodziny, to za niego też. Wszystkiego najlepszego, obyś żył 64 lata. I jeszcze jedna rzecz, Władku. Mój drugi najlepszy funfel, Andrzej Duda, wzniesie z tobą toast twoim ulubionym trunkiem, rycyną. Zdrowie. Zdrowie. Moje zdrowie. No. Dobra, zdrowie, głowę, no, stuknijmy się. No pewnie. Prak. No pewnie. Dlaczego pan go nie wziąć i nie zabić? Dziękuję, dziękuję. No ale po co mam zabijać prezydenta mojego przyszłego kraju? Idę na niespodziankę. Tu pole. O, siemanko. Dzień dobry. Jak tam twoja rodzinka? Nadal w obozie. A, czyli wiesz, kto ma wygrać, co? Jasne. Przybij owsika. Chłopaki, zajebista niespodzianka. Właściwie zrobiliście mi loda. Odgwiszcz mi faul, to zabije ci syna. A potem córkę. Nie żartowałem. Dobra, wchodzę. Kondrat w córkę turnała. Ała. Dobra, jak to było? Putin jeździ na łyżwach. Chcemy z wami bawić się. Owsik! W którym momencie gry mogę wyciągnąć pistolet? To jest hokej, Władku, tu się strzela bramki. Ale czym mam strzelać? No, ale jak to chciałeś zrobić? Chciałem tak. Pciu, pciu.
strzelaj krążkiem. No dobra, uwaga, strzelam. Kurwa, przeżył mój strzał. Jak czegoś nie wykombinujesz, to jedziesz na Sybir. A Fukar za strzelanie 7 bramek lepiej od Lewandowskiego. Nie spodziewałem się. W ostatniej minucie dostaje nasz solenizant Władimir Putin. Dobra, każ wszystkim wypierdalać, bo będę robił podwójnego tulupa.